Już dziś wieczorem rozpocznie się wielkie głosowanie na powrót innego ze starych przedmiotów do gry. Ale to nie wszystko. To wydarzenie niesie ze sobą inne drastyczne skutki. Ciekawych zapraszam do oglądania. Cześć, tu Ernest! Wczoraj o 9 wieczorem rozpoczęło się odliczanie 24 godzin tuż nad włazem w Zalewie Zdobyczy. Jest to odliczanie do wielkiego wydarzenia, podczas którego my, gracze, będziemy mogli zagłosować na powrót jednego z 6 przedmiotów, które w przeszłości zostały przyniesione do tego skarbca. Te przedmioty już są widoczne na wszystkich monitorach. Będziemy mogli zagłosować na odbijacze, Tommy Gana, Tekka, Burzyloty, Infinity Blade albo Grapplery. Wygra tylko jeden przedmiot i wybór jest wasz, ale postarajcie się nie wybrać czegoś, czego gracze 3 sezony temu nienawidzili. Od Fire Monkey na Twitterze dowiedzieliśmy się, że cały ten event odbędzie się w oddzielnym trybie. Aktywuje się on około 21:00, w tym czasie prawdopodobnie wyłączą się wszystkie inne tryby, tak jak to było w przypadku koncertu Marshmallow. Każdy, kto będzie dostępny o 21:00, będzie miał szansę wziąć udział w tym wydarzeniu. To głosowanie, jak już mówiłem, to nie wszystko. Na mapie w tym czasie zajdzie inna, ogromna zmiana. Naładowana runa z wulkanu już wczoraj wróciła na swoje miejsce. Wulkan jeszcze nie wybuchł, ale dzięki Fortory wiemy, że w którymś momencie podczas wydarzenia z głosowaniem wulkan wpadnie w swój szał zniszczenia. Uwaga, spoilery! Sklepowa sydyba zostanie w połowie zniszczona w jej sklepowej części przez skałę, którą wystrzeli wulkan. To samo czeka wykrzywione wieże, ale tam efekty zniszczenia będą jeszcze większe. Co ciekawe, to gdy wulkan się rozkręci, na mapie aktywuje się nowa pogoda, której jeszcze nie było w grze. Można ją zobaczyć już teraz, przewijając szybko powtórkę. Jest to zamglona i gorąca pogoda, która się pojawi, gdy wulkan zacznie jeszcze bardziej dymić niż teraz. I jeszcze ciekawsze jest to, że dzisiaj do sklepu wyszły takie oto skiny. Damska postać ma sprzęt na plecy, który wygląda identycznie jak motylek z największego eventu w sezonie 6. Tamten event odbył się właśnie tutaj, nad Zalewem Zdobyczy. Gdy wróciliśmy do naszego wymiaru w grze, na mapie pojawił się nowy Zalew Zdobyczy. Może to właśnie tutaj, pod tym skarbcem, byliśmy uwięzieni przez te kilka chwil podczas wydarzenia motylka. Nie zdziwiłbym się. Ten tryb, na którym będzie to wydarzenie, ma nazwę The Gateway. Po polsku to znaczy jakieś przejście, bramę. Donald Mastart na swoim Twitterze, dyrektor kreatywny Epic Games, ustawił swoją lokację jako właśnie The Gateway. Puszcza nam w ten sposób oczko, jak co każdy wielki event w grze. I to tyle. Na koniec zostaję was najciekawszymi dźwiękami z tego wydarzenia. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia o 21:00.